Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na prognozę pogody. Nad Europą występują układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Jedynie nad wschodnią częścią kontynentu rozciąga się wyż. Nad Polskę docierają niże z frontami atmosferycznymi. Nad wschodnie regiony napływać będzie ciepła, a nad zachodnie chłodniejsza i wilgotna masa powietrza. W Europie pojawią się dzisiaj przelotne opady deszczu, szczególnie w zachodnich i środkowych regionach. Pojawi się też sporo przejaśnień, ale będzie najchłodniej. W Londynie termometry wskażą 14 stopni. Popada także w Moskwie i Rzymie. Dużo słońca i piękne bezchmurne niebo nad Hiszpanią, gdzie będzie również bardzo ciepło, około 26 stopni. Bardziej zachmurzy się w centrum, a na wschodzie będzie się przejaśniać i tutaj będzie najcieplej, w Bukareszcie około 27 stopni. Zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Przeważnie nad całym obszarem kraju pojawią się deszczowe chmury. Będzie ich znacznie więcej od Pomorza przez centrum aż po Śląsk i w tych regionach może popadać najobficiej. Pomimo deszczu zapowiadają się przyjemne temperatury, szczególnie we wschodniej części kraju, ale tu możliwe są także przelotne burze. Najchłodniej będzie w Gdańsku 14 stopni, a najcieplej w Olsztynie i Białymstoku 22 stopnie. Powieje słaby wiatr i łagodny z zachodnich, południowych kierunków, natomiast podczas burz może być bardziej silny i porywisty. Ciśnienie wyniesie 996 hektopaskali. Zapraszam na przegląd regionów.